Stanisław Żaryn przypomina: „Co grozi za nielegalne przekraczanie granicy? Stanisław Żaryn: Za nielegalne przekroczenie granicy grozi natychmiastowe wydalenie i zakaz wjazdu do Unii Europejska. Za nielegalne przekroczenie granicy grozi natychmiastowe wydalenie i zakaz wjazdu do Unii Europejska”, napisał w sobotę na Twitterze rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Żaryn przypomniał w swoim wpisie, że w Polsce obowiązują nowe przepisy dotyczące nielegalnej migracji. Za nielegalne przekroczenie granicy grozi natychmiastowe wydalenie i zakaz wjazdu do Unii Europejska, napisał rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych. Nielegalne przekraczanie granicy Polski to zakaz na całą Europę, dodał. Pod koniec października weszła w życie nowelizacja wprowadzająca przepisy, zgodnie z którymi cudzoziemiec zatrzymany niezwłocznie po nielegalnym przekroczeniu granicy zewnętrznej Unia Europejska postanowieniem komendanta placówki SG będzie musiał opuścić terytorium Polski. W postanowieniu o opuszczeniu RP orzeka się też zakaz wjazdu do Polski i państw strefy Schengen na okres od 6 miesięcy do 3 lat. Nowelizacja wprowadziła też przepis, zgodnie z którym szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców może pozostawić bez rozpoznania wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej, jeśli został on złożony przez cudzoziemca zatrzymanego niezwłocznie po nielegalnym przekroczeniu granicy zewnętrznej Unia Europejska. Nie może tego zrobić. Jeśli cudzoziemiec ten przybył bezpośrednio z terytorium, na którym jego życiu lub wolności zagrażało niebezpieczeństwo prześladowania lub ryzyko wyrządzenia poważnej krzywdy, oraz przedstawił wiarygodne przyczyny nielegalnego wjazdu na terytorium RP i złożył wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej niezwłocznie po przekroczeniu granicy. Od początku roku Straż Graniczna zanotowała ponad 30 tysięcy. Prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej, z czego blisko 17,3 tysięcy. W październiku, prawie 7,7 tysięcy. We wrześniu i ponad 3,5 tysięcy. W sierpniu. Od 2 września w związku z presją migracyjną w przygranicznym pasie z Białorusią w 183 miejscowościach województwo. Podlaskiego i Lubelskiego obowiązuje stan wyjątkowy. Został on wprowadzony na 30 dni na mocy rozporządzenia prezydenta Andrzeja Dudy, wydanego na wniosek Rady Ministrów. Sejm zgodził się na przedłużenie stanu wyjątkowego o kolejne 60 dni.